Chwała Jezusowi. Pewien brat przed nabożeństwem do mnie podszedł i witając się ze mną powiedział: uderz mnie w serce dzisiaj. Ja mówię: musimy wyjść. Nie będę robił tego przed wszystkimi. Oczywiście nie chodziło o to, ale to znaczy, że oczekuję na słowo. Jeśli ktokolwiek dzisiaj może nas uderzyć w serce, to Boże Słowo. Kochani, kiedy w zasadzie zastanawiałem się nad dzisiejszą moją sługą, przez moje myśli przechodziło wiele różnych słów, wiele różnych koncepcji. I powiem wam szczerze, że do końca, stojąc na tym środku, sam nie wiem jeszcze, co powiedzieć i jak powiedzieć. To nie dlatego, że się nie przygotowywałem, ale również siedząc tutaj w ławce, Duch Święty porusza moje serce, abym pewne rzeczy powiedział. Podzielę się z wami też pewnym snem, który miałem dzisiaj w nocy. Snem, który dotyczy Kościoła. W pewnym momencie stanąłem na pewnym nabożeństwie, w podobnym zborze do naszego, w podobnej sali, gdzie stała grupa uwielbienia, gdzie ludzie się zgromadzili. I nie chciałbym może jakichś opowiadać tutaj szczegółów. Chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które Duch Święty mi pokazał. Po pierwsze, przebaczenie. Duch Święty pokazał mi pewną osobę, która żyła w nieprzebaczeniu. I ta osoba podeszła do osoby drugiej, której to dotyczyło i powiedziała: chcę cię przeprosić za przeszłość. Czy jesteś w stanie mi to wybaczyć? I ta druga osoba powiedziała: tak, wybaczam ci. A więc pierwsza rzecz, którą Duch Święty pokazał mi w tym śnie, to przebaczenie. Bez wzajemnego przebaczenia nie mamy co robić tutaj, na tym miejscu. Bez wzajemnego przebaczenia nie mamy po co stawać przed Bogiem. Druga rzecz, którą Pan mi pokazał, może bardziej dotyczyła służby uwielbienia. Dlatego, że kiedy rozpoczęło się nabożeństwo, zespół zaczął śpiewać i był to polski kościół, a zespół zaczął śpiewać w języku angielskim. I Duch Święty pokazał i powiedział mi, że nie tędy droga. Jeśli będziesz zapatrzony na to, co tak wydaje się piękne, bo anglojęzyczne, ja nie chcę takiej chwały. Ja chcę chwały, która popłynie z twojego polskiego serca. I trzecia rzecz, która została mi pokazana, skończyło się nabożeństwo i nagle znalazłem się w miejscu, gdzie siedzieli dobrze ubrani mężczyźni i dzielili się różnymi rzeczami ze sobą. I zacząłem słuchać tego wszystkiego, co mówią. I w pewnym momencie byłem przerażony, bo jeden z tych mężczyzn, miałem takie przekonanie, że dotyczy tutaj to liderów, przywódców, pastorów, którzy w ten sposób jakby symbolizowali różne zbory. Jeden z pastorów, jeden z mężczyzn zaczął mówić o tym, jak sobie dobrze radzi. O tym, jak na wielu różnych płaszczyznach działa, jak jest bogaty. W tej jego wypowiedzi nie usłyszałem ani jednego słowa, które oddałoby Bogu chwałę. W jego wypowiedzi słyszałem wszystko to, co mówił o sobie, jaki jest wspaniały, jak sobie radzi, jaki jest utalentowany i obdarzony. I momentalnie przypomniało mi się list do Laodycei. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że pożałowania godzien nędzarz i biedak ślepy i goły. Te trzy rzeczy, i z tym się dzisiaj z wami dzielę. Przebaczenie. Uwielbienie płynące z serca dla Boga.
niezapatrzone w jakieś trendy i mody, niepowielające jakieś, może nawet najlepiej brzmiące dźwięki. I ta rzecz, że wszystko, co mamy, kim jesteśmy i co posiadamy, to nie jest nasza zasługa, ale to jest Boża zasługa. Bo gdyby nie Jego łaska, nikogo z nas by tu nie było. Więc nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy kimś wielkim, ważnym i bogatym. Drodzy, są pewne fragmenty Bożego Słowa, z którymi, nie wiem jak wy, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale z którymi sobie po prostu trudno poradzić. Trudno sobie z nimi poradzić ze względu na ich wymowę, ze względu na ich treść. Ja dzisiaj takim słowem chciałbym się dzielić i od razu na wstępie powiem, że ja nie do końca rozumiem to, co jest tutaj powiedziane. Wiem tylko tyle, że Pan Jezus stawia przed nami bardzo wysoko swoją poprzeczkę. Ale zanim to, chcę podzielić się czymś, zanim dojdę do tego słowa, chcę podzielić się czymś, co Pan Bóg objawił mi, zdaje się, 3-4 lata temu. I przez cały ten okres miałem jakby taki hamulec, aby o tym nie mówić, ale dzisiaj podczas uwielbienia, kiedy stałem przed Panem, zrozumiałem, że dzisiaj jest dzień, aby o tym powiedzieć. Proszę, otwórzcie drugą Księgę Królewską, 4 rozdział. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Jeszcze raz przeczytam ten werset. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Kiedy 3 lata temu przeczytałem ten tekst, ten jeden werset, on przykuł moją uwagę. Zacząłem się modlić, zacząłem pytać: Panie, co to oznacza? Panie, co Ty chcesz powiedzieć do mnie? O czym chcesz, co mi chcesz przekazać? Czego chcesz mnie nauczyć? I w pewnym momencie zwróciłem swoją uwagę na to, co ta żona mówiła o swoim zmarłym mężu. Pojawiają się tutaj pewne tytuły, że tak powiem, dotyczące tego mężczyzny. Ta żona powiedziała do Elizeusza, że jej mąż, po pierwsze, był uczniem prorockim, był sługą i po trzecie był czcicielem. Patrzcie na ten tekst i zauważcie, że jest to tam powiedziane, że był uczniem, był sługą i był czcicielem. Kiedy to zobaczyłem, zadałem sobie pytanie, czy ważna jest tutaj ta kolejność? Czy po prostu wymieniała to tak po prostu, czy rzeczywiście ta kolejność jest ważna? Bardzo szybko zrozumiałem, że jest bardzo ważna. Bo jeśli chcesz się stać prawdziwym czcicielem żywego Boga, najpierw musisz się stać Jego sługą. Najpierw musisz się nauczyć służyć żywemu Bogu. Ale żeby nauczyć się służby żywemu Bogu, musisz wejść w uczniostwo, musisz być uczniem. Musisz być tym, który będzie naśladował Jezusa Chrystusa. Musisz być tym, który będzie naśladował, uczył się tego wszystkiego, czego On oczekuje. Kiedy popatrzymy na apostołów, zanim stali się Bożymi sługami, zanim stali się sługami niosącymi Ewangelię po krańce ziemi, najpierw byli uczniami. Najpierw chodzili przy boku Pana Jezusa Chrystusa i uczyli się. Uczyli się, co to znaczy być uczniem. Uczyli się miłości. Ich charaktery musiały doznawać przemiany, aby stać się sługami żywego Boga. I dopiero w momencie, kiedy zaczęli służbę, i czynili wszystko, co Bóg im zlecił, co Bóg im powiedział,
Dopiero kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, dopiero wtedy, służąc Bogu, zaczęli być prawdziwymi czcicielami. To, że zaśpiewamy najpiękniejszą z pieśni, nie oznacza od razu, że jesteśmy czcicielami Boga. Bo być czcicielem Boga to być sługą, chodzącym w posłuszeństwie. Siostry i bracia, chcę dziś to bardzo wyraźnie podkreślić, bo jest tu pewna rzecz, która jest ważna, powiedziałbym, jest bardzo ważna, nawet nie tyle dla nas, ale o ile dla młodego pokolenia. Dlatego, że ta kobieta powiedziała o swoim zmarłym mężczyźnie, ale w drugiej części tego fragmentu jest powiedziane, że przyszedł wierzyciel, aby zabrać dwoje moich dzieci jako niewolników. Kochani siostry i bracia, jeśli w Kościele Jezusa Chrystusa umarło uczniostwo, umarła służba i umarło prawdziwe czcicielstwo, przyjdzie wierzyciel po młode pokolenie. Przyjdzie diabeł po to, żeby zabrać młode pokolenie. Żeby zabrać nasze dzieci. Zadam wam pytanie, czy aby już się to nie dzieje? Rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy są odpowiedzialni za młodzież. Okazuje się, że bardzo duży procent tych młodych ludzi, którzy byli pośród nas, dzisiaj ich nie ma, odchodzą. Nie ma ich. Drodzy mężczyźni, ojcowie i dziadkowie, chcę skierować do was również to słowo. Jeśli my, jako mężczyźni, jak głowy domów, nie pokażemy, czym jest uczniostwo, czym jest służba, czym jest czcicielstwo, jeśli nie pokażemy, nie łudźmy się, że będziemy oglądać nasze dzieci w służbie i przy Panu. Ale co rzekł Elizeusz? Elizeusz rzekł do niej: co mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? Jeśli zdasz sobie sprawę, że tak naprawdę rzeczywiście tak jest w moim domu, tak jest w moim życiu, zaczynam tracić młode pokolenie. Już nie zależy mi na Bogu, na służbie, nie zależy mi na tym, żeby iść Jego krokami. Bóg pyta, co jeszcze ci zostało? Ja mogę powiedzieć: Panie, jeśli coś mi zostało, to otwarte serce. Ten jeden dzbanek, ta mała bańka w moim wnętrzu, która chce być napełniona Twoją obecnością i Twoim duchem, abym ożył, abym mógł wypełniać Twoją wolę. Otwórzcie proszę Ewangelię Łukasza, 9 rozdział. Przeczytamy za chwilę fragment Bożego Słowa, o którym mówiłem na samym początku, że jest to trudny fragment. I kiedy Pan Jezus mówi o uczniostwie w Ewangeliach, to są zawsze tak bardzo trudne słowa. Myślę, że nie muszę tego jakby tłumaczyć. Wy, którzy czytacie Boże Słowo, doskonale wiecie, o czym mówię. I taki, właśnie jeden z takich fragmentów sobie przeczytamy. Jednak zanim to, chcę przytoczyć pewien cytat. Charles Thomas Stewart, misjonarz urodzony w 1860 roku, który po swoim ojcu dostał potężny spadek i na cele charytatywne i religijne cały ten spadek rozdał. W 1885 roku wyjechał na misję do Chin. Był tam 15 lat. Następnie przez 6 lat, od roku 1900 do 1906, był pastorem w południowych Indiach. W 1910 udał się do Sudanu, a później do Konga Belgijskiego. Całe jego życie poświęcone było Bogu. A dlaczego? Co się stało, że stał się tak zdeterminowany? Co się stało, że postanowił jakby swoje życie położyć przed Bogiem w 100%? Powodem, dla którego Stewart oddał się bez reszty na służbę Bogu, był artykuł pewnego ateisty. Posłuchajcie, jak brzmiał ten artykuł.
pisał on następujące słowa. Gdybym ja rzeczywiście tak mocno wierzył, jak miliony mówią, że wierzą, iż znajomość i praktyka religii w tym życiu wpływa na losy człowieka w życiu pozagrobowym, wówczas religia dla mnie byłaby wszystkim. Odrzuciłbym radości ziemskie jako śmiecie, ziemskie troski jako głupstwa i ziemskie myśli i uczucia jako próżność. Religia stałaby się pierwszą rzeczą, o której myślałbym, budząc się i ostatnią, zanim sen zamknąłby moje oczy, powieki. Pracowałbym wyłącznie w jej sprawie. Myślałbym tylko i jedynie o wieczności, a uważałbym pozyskanie jednej duszy dla nieba za rzecz tak cenną, że warto dla niej poświęcić całe życie, choćbym je miał spędzić w boleściach. Ziemskie konsekwencje nigdy nie zatrzymałyby mojej ręki, ani nie zamknęłyby moich warg. Ziemskie radości i ziemskie smutki nie zajmowałyby nawet przez jedną chwilę moich myśli. Usiłowałbym patrzeć tylko i wyłącznie na wieczność i na nieśmiertelne istoty, które mnie otaczają, a które wnet miałyby być wiecznie szczęśliwe, albo na wieczność nieszczęśliwe. Poszedłbym do ludzi tego świata, działając bez przerwy we dnie i w nocy, a podstawowym tekstem moich kazań byłyby słowa: co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej stratę poniósł? Kiedy Stuart przeczytał ten artykuł, postanowił pójść za Bogiem na całego. Przypomina mi się pewne świadectwo pewnego brata, który był tu całkiem niedawno w naszym zborze. Ze Stanów Zjednoczonych, brat Martin, który był tutaj, przyjechał tutaj z dinozaurem. I kiedy Bóg do niego mówił, on o tym sam opowiadał, przez 6 miesięcy Bóg do niego mówił, że ma wyruszyć do Polski. Ale on przez 6 miesięcy kłócił się z Bogiem. Boże, jak to? No przecież nie mam nic, muszę pewne rzeczy poza... A Bóg mówił, jedź do Polski. Jedź do Polski. I w przeddzień jego wyjazdu zadzwonił pewien przyjaciel, który również był ateistą. I kiedy razem rozmawiali przez telefon, nagle ten człowiek powiedział mu, wiesz, ja, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to dzielę chrześcijan na 2 grupy. Ci, którzy grzeją ławki i ci, którzy idą za Jezusem na całego. Te słowa tak mocno zabrzmiały w uszach Martina, że tej samej nocy postanowił, że wyjeżdża do Polski. Przyjechał na lotnisko w Polsce, miał w swoim ręku tylko skarpetki, slipy i Biblię. Był tak, przez ten bagaż był tak podejrzany, że go tam na granicy porządnie przetrzepali, bo wydawało się, że no po co on tu przyjechał, nie ma żadnego bagażu, ma Biblię. To była ta postawa gotowa do tego, aby pójść za Panem Jezusem Chrystusem. John Wesley powiedział takie zdanie: dajcie mi 100 ludzi, którzy miłują Boga z całego serca i niczego się nie boją prócz grzechu, a poruszę świat. Siostry i bracia, mówię przede wszystkim do siebie. Sam to słowo rozważam, sam z tym słowem sobie, tak jak powiedziałem, nie do końca radzę. Ale nawet nie będąc świadomy tego, że dzisiaj mamy taki dzień, w którym zwierzchności naszego Kościoła proszą o modlitwę, o powołania. Nawet nie miałem tego świadomość, że to jest dzisiaj. Ale chciałbym, siostry i bracia, zachęcić nas wszystkich przede wszystkim do tego, aby zastanowić się nad każdym z nas ze sobą. Bo ja jestem przekonany i wierzę, że każdy siedzący na tym miejscu ma pewne Boże pragnienia w swoim życiu. Odnośnie służby, odnośnie tego, co Bóg chce, abyś czynił. Nie wiadomo, z jakiego powodu może czekasz już wiele lat, nie wiadomo, dlaczego tak długo czekasz, na co czekasz, ale chciałbym, aby to dzisiejsze słowo, chociaż w jakiś niewielki sposób mogło przemówić do nas w taki sposób, abyśmy choćby nawet zastanowili się nad tym, co mogę zrobić, albo w jakim jestem w ogóle miejscu. Być może to, co zrobiło wrażenie na misjonarzu, na Tomasu, który wyjechał, który poświęcił swoje życie, ten artykuł ateisty, być może on dzisiaj na nas nie robi żadnego wrażenia.
Może słowo, które przeczytamy, wszczepi w nas jakieś pragnienie, jakąś chęć, aby pójść troszkę dalej, aby zrobić coś więcej, uczynić coś więcej. Kiedy czytałem Ewangelię, natknąłem się na te wersety, które zaraz przeczytamy. I to jest właśnie 9 rozdział od wiersza 57. Nie wiem, czy przypominacie sobie, kiedy stałem tutaj w pierwszą niedzielę stycznia, co mówiłem? Mówiłem o, to moje kazanie zatytułowałem Dokąd posyła Cię Pan? Do jakich miejsc posyła Cię Pan? Do jakich ludzi posyła Cię Pan? Co Pan chce, abyś Ty uczynił? Na jaką inną stronę masz się przeprawić? Bo mówiliśmy wtedy na podstawie słowa o tym, że Pan Jezus rozkazał swoim uczniom, aby przepłynęli na drugą stronę morza. I dziś chciałbym może poniekąd troszeczkę kontynuować tą myśl. Dokąd posyła Cię Pan? Czy w ogóle odbierasz od Niego jego pragnienie odnośnie Twojego życia? Bo przecież każdy z nas dla jakiegoś celu, dla jakiegoś powodu został powołany, dla jakiegoś powodu żyje. Niedawno temu bliska mi bardzo osoba powiedziała, że dręczy ją sen, że pakuje swoje walizki, ale nie może zdążyć na autobus. Może każdy z nas musi się w końcu zastanowić, co Bóg ode mnie oczekuje. Co mogę zostawić? Co powinienem zostawić? Co powinienem opuścić, aby być Jemu posłusznym? Kochani, czy w Kościele, czy w chrześcijaństwie chodzi o coś innego? Czy właśnie nie chodzi o posłuszeństwo? Nie chodzi o uczniostwo? Aby iść za Nim? Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do Niego, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną. A ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za Tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Kiedy pochylimy się nad tym słowem i zaczniemy się nad nim zastanawiać, ja muszę powiedzieć, że mam ogromny problem. Być może rodzi się pytanie, a czy mam to słowo przyjąć tak dosłownie, czy mam to słowo przyjąć niedosłownie? Oto idą wszyscy w stronę Jerozolimy. I na tej drodze, podczas tej wędrówki, przyłącza się człowiek, który przychodzi i mówi, deklaruje, Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Z Ewangelii Mateusza z 8 rozdziału dowiadujemy się, że ten człowiek był uczonym w piśmie. Bezimienny. Nie wiemy, jak się nazywał. Wiemy tylko tyle, że był uczonym w piśmie. A więc był osobą bardzo wykształconą. Był intelektualistą. Była to osoba, która znała i nauczała prawa. Był teoretykiem. Ale kiedy otworzymy Ewangelię Marka, 12 rozdział, możemy tutaj przeczytać, co na temat uczonych w piśmie, jakie zdanie na ich temat miał Pan Jezus Chrystus. 12 rozdział od 38 wiersza. Mówił w nauczaniu swoim, wystrzegajcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach i pierwsze krzesła w synagogach, pierwsze miejsca na ucztach, którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Tych spotka szczególnie surowy wyrok. W wielu różnych miejscach Pan Jezus mówił na temat faryzeuszów, na temat uczonych w piśmie. Cóż, chyba żadnej pozytywnej rzeczy tutaj Pan Jezus nie wymienił.
Okazuje się, że byli to ludzie, którzy najbardziej zajęci byli tym, aby mieć prestiż, aby móc coś uczynić na pokaz, aby być widocznym, aby może ktoś podchodził i klepał ich po ramieniu, jak ty wspaniale się modlisz, jak pięknie jesteś ubrany. Zależało tym ludziom na sławie. Zależało na tym, aby kiedy zostaną zaproszeni gdziekolwiek w gości, na uczne, aby zawsze tam zająć to najwyższe, najlepsze miejsce. I oto właśnie jeden z uczonych w piśmie przychodzi do Pana Jezusa i mówi: Panie, ja pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Tak jak powiedziałem, to nie był człowiek głupi, to był intelektualista, który potrafił pewne rzeczy przetworzyć w swoim umyśle. I kiedy patrzył na Jezusa, kiedy Go obserwował, być może zobaczył, że to jest człowiek, przy którego boku warto być. Bo oto Jezus Chrystus uzdrawia, bo oto Jezus Chrystus ma coraz więcej naśladowców, wyznawców, wielkie tłumy chodzą, a więc to jest ta możliwość, że jeśli pokaże się przy Jezusie Chrystusie, to też wszyscy inni mnie będą widzieć. A być może myśląc dalej, pomyślał: w końcu przecież Jezus w którymś momencie zajdzie do królewskiego zamku, pałacu, w którym obejmie rządy. Warto będzie być w tej sali tronowej. Warto się z Nim zaprzyjaźnić. Ale Pan Jezus Chrystus, który odpowiada we wszystkich tych trzech przypadkach, jakby nie na to, co mówią ci ludzie. On jakby odpowiada na głos ich serca. Dlatego, że Jezus patrzy na serce i widzi to, co jest w sercu. Widzi motywację, widzi nasze motywacje. Uczony w piśmie mówi: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. A Pan Jezus mu odpowiada: wiesz co? Mam dla Ciebie pewną informację. Musisz się zastanowić nad tym, czy to, co właśnie powiedziałeś, chcesz uczynić. Dlatego, że ja nie mam swojego łóżka. Ptaki mają gniazda, lisy mają nory, jamy, a ja nie mam swojego łóżka. Ja nie mam takiego miejsca, do którego bym poszedł, zamknął za sobą drzwi. I jeśli ktoś tam chce wejść, to tylko może zapukać albo zadzwonić. Myślę, że Pan Jezus chciał powiedzieć mu o wiele więcej. Dokądkolwiek się udam, a wiesz, dokąd ja idę? Nie dość, że nie mam nic. Nic nie łączy mnie z tym światem. Żadne materialne rzeczy. Nic mnie z tym światem nie łączy. Ja idę w kierunku Golgoty. Więc jeśli chcesz się ze mną udać, jeśli chcesz ze mną pójść, to nie do komnat królewskich, ale na Golgotę ze mną pójdziesz. Pójdziesz, aby poświęcić swoje życie dla Bożego Królestwa. To Pan Jezus właśnie powiedział uczonemu w piśmie. Wiecie, ja tego uczonego w piśmie nazywałem, dałem mu imię na swój własny użytek. Takie bardzo niepopularne imię mu dałem. Nie dawajcie tak swoim dzieciom na imię. Ja go nazwałem materializm. Bo to wszystko, co łączyło go z tą ziemią, to był właśnie materializm. To było to, żeby kurczowo tego wszystkiego się trzymać. Żeby być widocznym, żeby mieć sławę, żeby mieć jakiś prestiż, żeby być kimś. Ale Pan Jezus, nie tędy droga. Właśnie tego wszystkiego się musisz wyzbyć. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale 33 wierszu: tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. W innym miejscu powiedział: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie samego. Zaprzeć znaczy się wyrzec. Znaczy się wyrzekam tego, że tego nie chcę, nie potrzebuję. No i tu właśnie na tym polega trudność tego słowa. Bo przecież te wszystkie rzeczy posiadamy. O te wszystkie rzeczy zabiegamy. Te wszystkie rzeczy potrzebne są nam do tego, by żyć. Tak jak powiedziałem, są ludzie, i być może dotyczy to właśnie takiego powołania, którzy gotowi są to wszystko zostawić, sprzedać,
zostawić, aby iść za Bożym głosem, by zająć się sprawami Królestwa Bożego. Niech każdy z nas rozsądzi w swoim sercu, w swoim życiu, na ile materializm, na ile te rzeczy trzymią nas. Bo ja myślę, że to nie jest źle, że to posiadamy, że to mamy. Ale na ile nas te rzeczy trzymią? Bo jeśli Bóg mówi do twojego serca, idź i zrób coś dla mnie, a ty mówisz, Boże, a co z tym wszystkim mam zrobić? Odpowiedz sobie sam. Podczas tej drogi podszedł, był również inny mężczyzna, okazuje się również z Ewangelii Mateusza, że był to jeden z uczniów, do którego to Pan Jezus się zwrócił i powiedział, pójdź za mną. A ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. I znowu takie słowo, z którym trzeba troszkę powalczyć, nad którym się trzeba zastanowić, bo przecież czy jest coś złego w tym, że uczynisz to, że pójdziesz, pogrzebiesz swojego ojca? No, myślę, że w tym nic złego nie ma. Lecz pojawia się tutaj jedna myśl, bo to ten uczeń powiada, Panie, ja pójdę za Tobą, ale najpierw. Najpierw mam pewne zajęcia do wykonania. Najpierw mam pewne swoje marzenia, najpierw mam pewne swoje jakieś pomysły na życie, jak je zrealizuję, to wtedy za Tobą pójdę. Ale najpierw. Pan Jezus odpowiedział, zostaw to, aby umarli grzebali umarłych. Słowo umarli i umarłych to słowo, które w swoim znaczeniu oznacza również tych, którzy są nieożywieni. Tych, którzy nie są wrażliwi na głos Chrystusa. To tak jakby Pan Jezus powiedział, wiesz, niech ci, którzy są niewrażliwi na mój głos, chowają tych, którzy są niewrażliwi na mój głos. Niech ci, którzy się w ogóle nie interesują moimi sprawami, zostaw ich samym sobie. Niech się zajmują tym wszystkim. Niech chowają samych siebie. A ty zajmij się czym? Zajmij się Królestwem. Idź i głoś. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Każdy z nas ma wiele zajęć, wiele różnych zajęć. Ale kiedy Pan mówi, albo mówił lata temu, do twojego serca, mówił do ciebie, uczyń to czy tamto, co mu odpowiedziałeś? Może odpowiedziałeś mu tak jak ten uczeń, ale najpierw, Panie, ja mam pewne rzeczy do załatwienia. A co Pan Jezus powiedział? Najpierw szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dane. No, łatwo się mówi, trudniej się wykonuje, jak zwykle. Ale mamy Słowo Boże, które powinno nas konfrontować, powinno wskazywać na miejsce, w jakim się znajdujemy. Powinno pokazywać tą naszą reakcję na Boże wezwanie. Czym zajmują się ci nieożywieni ludzie? Brat Damian tutaj bardzo mocno podkreślał podczas której usługi, co to znaczy być nieożywionym przez Ducha Świętego. Znaczy być martwym, być umarłym, duchowo umarłym. Kochani, czym zajmują się tacy ludzie duchowo umarli? Zajmują się tym wszystkim, co daje świat, co niesie świat. Zajmują się karierą. Zajmują się różnymi zajęciami. Mają przeróżne hobby. No nie chciałbym tutaj tworzyć, wymieniać. Szukają tego, co pożądają ich oczy, co pożąda ich serce. Szukają tego, co chcieliby jeszcze mieć na swoich półkach, w swoich garażach.
i po prostu tak sobie żyją. Ale wszystko to są martwe uczynki, nieprowadzące do życia wiecznego. Pan Jezus mówi, wiesz, to wszystko zostaw. Idź i głoś Królestwo Boże. Tego ucznia nazwałem, też nikomu tak nie dawajcie na imię, zajęcie. Również trzecia osoba, która sama zwraca się do Pana Jezusa. Pójdę za Tobą, Panie. Pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I znowu by można było powiedzieć, no cóż w tym złego, że ktoś chce iść pożegnać się, a później iść za Jezusem. Tu nawet w odnośniku mamy z 65 wiersza pierwszą królewską 19:20, to jest ten moment, w którym Elizeusz jest powołany, aby iść za Eliaszem i Elizeusz idzie i żegna się ze swoimi rodzicami, a później wraca i służy Bogu. Znowu nieoczekiwana odpowiedź Pana Jezusa. Tą trzecią osobę nadałem mi imię relacje. Bo bardzo często jest tak, i myślę, że nieraz dało się słyszeć takie świadectwo, kiedy ktoś usłyszał to wezwanie Ewangelii, ale powiedział, ale co powiedzą moi rodzice? Co powiedzą moi sąsiedzi? Albo co powiedzą ludzie w pracy? To dotyczy tych, którzy usłyszeli wezwanie, poselstwo Ewangelii. Ale to dotyczy również nas. Bo kiedy Bóg do czegoś ciebie wzywa, a ty zasłaniasz się relacjami i mówisz, co powiedzą ci i tamci, to znaczy, że te relacje ważniejsze są od twojego Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa. Wiecie, ja wiem, że to jest twarde wszystko. Że to są takie kęski, które człowiek żuje i żuje, jakby przeżuć nie może, przegryźć nie może. A co dopiero połknąć? Ale takie jest Boże Słowo. Czy mamy to ominąć? Czy mamy wymazać takie teksty? Łatwo jest mówić, głosić o Bożych obietnicach, o Bożych zapewnieniach. Ale należy też mówić i o takich sprawach. Mówię to z miłości, kochani, bo wiem, że na tym miejscu są osoby, które Pan powołuje. Powołuje do wielu zadań i do wielu rzeczy. Wiem, dzisiaj wiem, że są mężczyźni powołani do tego, aby na nowo rozpocząć walkę o uczniostwo, o służbę. Aby na nowo rozpocząć walkę w swoich rodzinach, w swoich domach o to czczenie Pana. Wierzę, że są takie osoby na tym miejscu, że Duch Święty puka do waszych serc i wam to przypomina i mówi. A więc nie zasłaniaj się żadnym materializmem. Nie zasłaniaj się żadnymi zajęciami, które masz, albo które są dodatkowe, które gdzieś tam masz na horyzoncie, które chciałbyś czynić. Nie zasłaniaj się relacjami. To wszystko jest nic nie warte w porównaniu do miłości Chrystusa. To jest nic nie warte. Pan Jezus powiedział do tego człowieka, jakby nie odpowiadając na jego pytanie, chociaż tak naprawdę na to pytanie odpowiedział. Żaden, który przyłoży rękę do pługa. Rozmawiałem z moim tatą, który, kiedy był młodym chłopakiem, miał możliwość stać za takim pługiem, nie siedzieć na ciągniku, bo ja już jeździłem ciągnikiem i orałem. Nawet raz prawie zasnąłem, czy nawet zasnąłem, już nawet sam nie wiem, nie pamiętam, bo zasnąłem. I jeździłem, wiecie, na takim polu, tym traktorem i orałem i mi się zdrzemło. To był traktor bez kabiny, więc też dzięki Bogu, że się nic tragicznego nie wydarzyło. Gdzieś tam ktoś z daleka zauważył, przybiegł i tak zostałem uratowany. A więc rozmawiałem z moim tatą, który za takim pługiem chodził, który był ciągnięty przez konia. I wiem, i też wyobrażam sobie w taki sposób, że ktoś, kto zaprzęga się do takiego pługu, kto chwyta te
te rączki, ja nie wiem, jak to nazwać, i zaczyna iść. Wiecie, to nie może być ktoś, kto co chwilę się będzie obracał do tyłu. Bo jak to pole będzie zorane? Zygzakiem chyba. Albo w miejsca będą zorane, miejsca za głęboko, miejsca za płytko. Osoba, która chwyta się do tej pracy, musi być całkowicie skoncentrowana na tym, co ma zrobić. Ta osoba idzie, ta osoba się poci, ta osoba musi współpracować, ta osoba skoncentrowana jest na każdym centymetrze przerabianej gleby. Jedno ze słów, które tato użył, to powiedział, że to była mozolna praca. To była mozolna praca. Oj, trzeba było się nadreptać za tym pługiem. Trzeba było się nadreptać. Wiecie, warunki atmosferyczne różne. Ziemia też może być różna. Może nieraz jakiś kamień, który gdzieś ten pług wybije z tego toru. I Pan Jezus mówi do tego człowieka, wiesz, a może sobie idź i się pożegnaj, ale przede wszystkim, zanim wrócisz z powrotem, to zastanów się nad tym, czy to, do czego chcesz przyłożyć ręce, czyli to, że chcesz stać się moim uczniem, czy ty w ogóle jesteś gotowy na to? Czy jesteś gotowy zapłacić cenę? Czy jesteś gotowy, aby się spocić? Czy jesteś gotowy na to, aby nie mieć takich delikatnych rąk? Ale plęskierz na plęskierzu. Kiedy myślę i patrzę na to, co Pan Jezus tutaj powiedział, aby się nie oglądać wstecz, powiedział coś niesamowitego. Każdy, kto się będzie oglądał wstecz, kto będzie żałował w którymś momencie, a, co ja za sobą zostawiłem, a mogłem mieć jeszcze lepszy samochód, a zająłem się sprawami Królestwa Bożego. A mogłem sobie bezpiecznie żyć i chodzić tymi utartymi ścieżkami, bezpiecznymi ścieżkami. A jak tam pożywają moi rodzice? A jak tam pożywają moi przyjaciele? A ja tutaj muszę ciężko harować. Pan Jezus powiedział, każdy, kto w ten sposób podchodzi do spraw Bożego Królestwa, do Królestwa Bożego się nie nadaje. No nie brzmi to za pozytywnie, prawda? Nie nadaje się do Królestwa Bożego. Relacje. Czy one nie stoją jak potężna twierdza między tobą a Chrystusem? Między tobą a tym, co mógłbyś dla Niego uczynić. Wiecie, jest wiele, wiele potrzeb, nawet w zborze, w którym jesteśmy. Wiele miejsc, w które można byłoby wejść. Wiele służb, a być może są w waszych sercach pragnienia dotyczące służb, których jeszcze nie ma. Czy jesteś w stanie i jesteś gotowy poświęcić się? Czy jesteś w stanie i czy jesteś gotowy pójść za Nim? Zapłacić tą cenę? Kochani, kiedy myślę o tym pługu, to tak sobie myślę o wierze. Bo wiara zawsze patrzy w przód. Wiara nie patrzy do tyłu. Wiara nigdy ci nie powie, co straciłeś ze sobą. Wiara nigdy nie spowoduje, że będziesz się nad sobą użalał. Wiara zawsze skieruje twój wzrok przed ciebie. I pokaże ci, tam jest twój cel. I może w tej chwili już nie masz siły, być może w tej chwili już jesteś bezradny. Posłuchajcie. Charles Henry McIntosh, pewien kaznodzieja irlandzki, powiedział coś na temat wiary. Wiara wprowadza na widownię Boga i dlatego najzupełniej nie zna takiego słowa jak trudności. Ba, śmieje się z niemożliwości. W ocenie wiary Bóg jest wspaniałą odpowiedzią na wszystkie pytania
i cudownym rozwiązaniem wszelkich trudności. Wiara z wszystkim zwraca się tylko do Boga. Wiara wie, że Bóg jest we wszystkim wystarczającym. Znajduje ona wszystkie swoje bogactwa w Nim. Wiara ma zawsze jedną odpowiedź na wszystkie pytania. A tą odpowiedzią jest Bóg. A więc wiara, która wskazuje ci, kiedy stoisz już przy tym pługu, ona ci pokazuje twój cel. I jeśli jakieś trudności tam będą, ona zawsze pokaże ci, że rozwiązaniem wszelkiej trudności jest Bóg. Wiara widzi o wiele dalej, o wiele więcej niż materializm, niż zajęcia i niż relacje. Kochani, w Ewangelii Marka, jeszcze raz, w rozdziale 10 jest pewna wypowiedź Piotra, apostoła Piotra, Marek 10 rozdział, od wiersza 28. I począł Piotr mówić do niego, do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Wspaniałe słowo. Piotr wraz z uczniami, apostołami opuścili wszystko i poszli za Nim. To jest chyba ten najwyższy stopień uczniostwa. Najwyższy z najwyższych. Ale Pan Jezus zapewnia, że każdy, kto zrezygnuje, kto opuści dom, wiecie, niekoniecznie dosłownie, ale tak mentalnie, tak po prostu z tego przywiązania, z tych bezpiecznych miejsc, swoją rodzinę, swoje pole, czyli to wszystko, czym się zajmujemy, i zostawi i opuści to wszystko dla Jezusa i dla Ewangelii. To nie znaczy, że wszyscy mamy od razu gdzieś wyjeżdżać. To nie znaczy, że wszyscy nagle mamy jechać do Chin, Indii i nie wiadomo gdzie. Możemy zostać tu, gdzie jesteśmy. Ale czy te wszystkie rzeczy nie przysłaniają Bożego Królestwa w naszym życiu, Kościele Pana Jezusa Chrystusa? Pan Jezus zapewnia, że ci wszyscy, którzy tak uczynią, otrzymają stokrotnie teraz, podczas naszego życia, teraz stokrotnie więcej, a w nadchodzącym czasie wieczne życie. Dokąd posyła cię Pan? Czy ty już to wiesz? Czy już zrozumiałeś, co Pan od ciebie chce? Jeśli tak, czy pójdziesz? Czy zostawisz swoje miejsce i pójdziesz? Bo jeśli nie, i tym wersetem zakończę swoją usługę, ale też tym wersetem zatytułuję moją usługę. 10 rozdział Ewangelii Łukasza. 1 werset. 1 wers. Tuż po tym, kiedy rozbrzmiewały dialogi z tymi postaciami, czytamy następującą informację. A potem wyznaczył Pan innych. Amen.